5 ciekawostek o niezwykłych zjawiskach przyrodniczych. 5. Deszcz ryb w Hondurasie. Czy słyszeliście o deszczu ryb? W małej miejscowości Joro w Hondurasie co roku dochodzi do niezwykłego zjawiska, zwanego Luvii Edepex. Podczas intensywnych burz, które często występują w maju i czerwcu, ryby spadają z nieba. Mieszkańcy zbierają te ryby, które pojawiają się na ulicach i polach, i wierzą, że jest to cud. Naukowcy próbują wyjaśnić to zjawisko, sugerując, że ryby mogą być unoszone przez silne wiatry lub tornada wodne i przynoszone na ląd. 4. Krwawy deszcz. Czy wyobrażacie sobie deszcz w kolorze krwi? To zjawisko, zwane krwawym deszczem, może występować w różnych częściach świata, kiedy w atmosferze znajdują się mikroorganizmy lub pył o czerwonym zabarwieniu. W Indiach raportowano takie przypadki, gdzie deszcz przybierał intensywny czerwony kolor. Naukowcy sugerują, że to zjawisko może być spowodowane przez algi lub pył saharyjski, który podróżuje na dużą odległość. 3. Błękitne krewetki. Czy wiedzieliście, że w Oceanie Arktycznym można spotkać krewetki, które świecą na niebiesko? Te niesamowite stworzenia wykorzystują bioluminescencję, aby przyciągać partnerów, odstraszać drapieżniki i polować. Świecące krewetki są doskonałym przykładem, jak niezwykła i różnorodna może być natura. Dzięki specjalnym białkom w ich ciałach, te krewetki emitują błękitne światło, które jest dobrze widoczne w ciemnych wodach Arktyki. 2. Poranna chwała. Zjawisko zwane jako poranna chwała to niezwykle rzadkie zjawisko meteorologiczne obserwowane na niebie, najczęściej w północnej Australii. Tworzą się wtedy gigantyczne, cylindryczne chmury, które mogą osiągać długość do 1000 km i poruszać się z prędkością do 60 km na godzinę. Chmury te wyglądają jak ogromne rurki na niebie i są wynikiem specyficznych warunków atmosferycznych. To spektakularne zjawisko jest niezwykle trudne do przewidzenia, co czyni je jeszcze bardziej fascynującym. 1. Elektryczne węgorze. Elektryczne węgorze to jedne z najbardziej fascynujących stworzeń wodnych. Te ryby, zamieszkujące rzeki Ameryki Południowej, mogą generować prąd o napięciu do 600 V. Wykorzystują tę zdolność do ogłuszania ofiar i obrony przed drapieżnikami. Elektryczne węgorze mają specjalne narządy, które działają jak biologiczne baterie, co czyni je jednymi z najbardziej unikalnych zwierząt na świecie. Dzięki za obejrzenie materiału. Jeśli Ci się podobał, to zapraszam do pozostawienia subskrypcji po więcej takich ciekawostek.